Już niedługo powietrze w Dąbrowie Górniczej i w najbliższej okolicy będzie mniej zanieczyszczone. Na terenie elektrociepłowni firmy Tamech Polska trwa duża inwestycja, która ma znacząco ograniczyć emisję pyłów. Efekt będzie olbrzymi, to znaczy nastąpi istotne ograniczenie, bo rzędu 90% emisji pyłów z naszej produkcji energii elektrycznej oraz kilkudziesięcioprocentowe ograniczenie emisji tlenków azotu i tlenku siarki. Prace nad budową i modernizacją instalacji rozpoczęły się 2 lata temu, a zakończą jesienią tego roku. Spaliny zebrane z 5 kotłów będą przekazywane do reaktorów, gdzie nastąpi ich odsiarczanie w specjalnych filtrach. Spaliny już odsiarczone będą przekazywane do reaktora SCR. Jest to katalizator, w którym właśnie będzie zachodziła reakcja odazotowania. Następnie wszystkie spaliny będą kierowane do istniejącego już modernizowanego komina. Instalacja ma kosztować 300 milionów złotych. Miasto deklaruje pomoc. Każda z tych inwestycji wiąże się z odpowiednią procedurą związaną, czy to z uzgodnieniami środowiskowymi, wydaniem decyzji środowiskowych. Na każdym etapie staramy się z inwestorami, z przedsiębiorcami współpracować, nie mnożyć problemów i rozwiązywać te kwestie formalne bez zbędnej zwłoki, tak aby jak najszybciej udało się zrealizować te inwestycje. Do Tamech Polska należy nie tylko elektrociepłownia w Dąbrowie Górniczej, ale też w Krakowie oraz elektrownia w Blachowni. Spółka zatrudnia prawie 800 pracowników.